Halo, halo, siemanko, dzisiaj wam pokażę Infernę, grę, która wyszła 20 grudnia 2019 roku. Nazywana jest również Metinem 3 oraz, co bardziej agresywnie mówią, że to podróba Metina. Minął prawie rok od premiery i sprawdzimy, co to w ogóle jest i jak się trzyma. Więc to jest gra, która bardzo mocno przypomina Metina 2. Aktualnie widzicie moją postać Nismo GT, którą zrobiłem w sam dzień premiery gry. I dlaczego dopiero teraz, po roku, na nią wszedłem? Na samym początku nie dało się w to w ogóle grać. Były niezliczone bugi, lagi, crashe. Rozgrywka była tak mocna i stabilna jak erekcja emeryta. Sam tytuł przed premierą miał naprawdę wielki potencjał i wielki hype, głównie stworzony przez graczy Metina. Ja sam na początku widziałem tutaj dla siebie alternatywę, ponieważ to były czasy, kiedy GF zaczynał banować zapliwy. Dlatego, że kanał stworzony na Metinie średnio ma szansę w innym kontencie. A ja wolałbym mieć raka lewego jądra niż kurwa iść grać na PL-a. Jak ta gra startowała, to nawet martwe kanały po 2K subów miały 1000 oglądających na żywo. Niestety magia kina szybko prysła, a my wracamy po roku, żeby sprawdzić, co się zmieniło. Gra doczekała się nawet dramy, gdzie idealnie czuć nasze cudowne polskie community Metina. Gra dostępna jest na Steamie za uczciwą cenę, czyli za darmo. Od razu na początku możemy zauważyć, że był nawet event Halloween. Na liście mamy sporo aktualizacji, jak widać nawet raty są, czyli słynny exp drop 50% więcej. Do tej pory jako rasowy Metinczyk, który przegrał w tą grę ponad pół życia, nie widzę nigdzie item shopu. A mam 22 lata, więc jest to w chuj. Dlatego też nasuwa mi się jedno bardzo ważne pytanie. Jaka to jest wersja gry? Beta, alfa czy oficjalna? W opisie na Steamie nie ma nigdzie jasnej informacji o tym, a moje spekulacje wychodzą z tego, że kiedyś słyszałem, że to ma być alfa, ale to jest niczym niepotwierdzone. Jeżeli ktoś z was ma taką potwierdzoną informację, to napiszcie w komentarzu, ja wtedy przypnę. Żeby poznać grę, wypadałoby w nią trochę pograć. Przy okazji pokażę wam te podobizny do Metina. Dusimy sobie stwórz postać i do wyboru mamy tak. Postacie są 4. Jest to wojownik, czarodziej, zabójca i półdemon. Można pomyśleć, że wojownik, szaman, ninja i sura. Do wyboru mamy dwie profesje postaci, jedną z nich zdążyłem trochę pograć. Wojownik a obrońca różnią się tym, że jeden ma do wyboru niby aurę, a drugi niby silne ciało. Podobnie jest z resztą postaci, ale my bierzemy wojownika obrońcę, czyli tak jakby mentala. Następnie do wyboru mamy płeć postaci, mężczyzna i kobieta, wiadomo, bierzemy chłopa i już niedługo możemy grać. Tutaj mamy opcję personalizacji naszej postaci. Spokojnie my to pominiemy, bo ja tutaj nie przyszedłem się bawić w jakieś simsy. Do wyboru mamy dwa królestwa, czyli czerwone i niebieskie, ja wybieram czerwone. Tej mapy w ogóle nie znam, grałem na początku tylko na niebieskiej i jesteśmy w grze. Co możemy zauważyć? Na pewno sklepy jakiegoś chłopa, który biegnie obok nas. Są ludzie, gra całkowicie nie umarła. Miło, że nie będę tutaj totalnie sam. Sklepiki możliwe, że offline ustawiają się w miejscu, gdzie zaczynamy grę. Wystawione jakieś łuki, kostury, ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że są sklepiki. Klikając prawem na gracza, opcje jakie mamy to dołącz do grupy, zaproś do grupy, handel, pojedynek, szept i wyślij zaproszenie do znajomych. Szept, ja pierdolę jak to brzmi znajomo. To jest nasz wojownik, a to są itemy, które dostaliśmy na start. Prosty miecz +0, zakładamy, do tego mamy jakieś tam potki. Mała prowokacja potwora, sprowokuj potwory i zmuś je do atakowania cię na małym obszarze. Już wiem kurwa co to jest. Użyjemy to później, bo jak na razie to jeszcze nie ubrany jestem. Może da się to tak fajnie ustawić na klawisz skrótu i no jest elegancko. Dalej mamy potkę na 8 godzin, która daje 25% bonusu golda. Ja tego nie będę oszczędzał, użyjemy od razu. Tutaj mamy potkę na drop. Efekty tych potek mamy w lewym górnym rogu ekranu. Domyślałem się, że właśnie tak będzie. Co ja będę gadał o jakichś potkach? Wskakujemy na naszego wierzchowca. Siedzimy na lwie, bez siodła, jajca się odbiją. Za nami jest kolejny jakiś chłop, więc no coś tutaj jednak ludzi gra. Okrągłe kółko z koniami oczywiście też musiało być, bo jakże inaczej. Jebitnie widać, że wiele rzeczy jest wzorowanych na Metinie. Na pewno to nigdy Metina 2 nie zastąpi. Żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ja w Metina dalej na pewno będę grał. Ten film robię tylko z ciekawości, dodałem nawet ankietę na Facebooka i Instagrama, czy taki chcecie. Coś innego na kanał niż Metin muszę też wrzucać, żeby on całkowicie nie umarł. Filmy z prywatnych serwerów zobaczycie tylko w weekend, a tak kanał stałby pusty. Punkty statystyk tutaj chyba nawet nie ma co za dużo tłumaczyć. HP, inteligencja, siła i zręczność. Ja bym dawał tak samo jak na Metku. W grze mam włączony język polski, ale jak widać nie jest wszystko dokładnie przetłumaczone. Niektóre rzeczy są po polsku, niektóre nie. Możemy wybrać skille, jest to dziwne, bo po co nam kazali wybierać zaraz przy zakładaniu postaci. Trochę bez sensu, jak musimy to i tak wybrać później. Co do samych misji, nie znajdziecie tutaj nic wybitnego, są questy typu idź z punktu A do punktu B, zabij tyle i tyle mobów. Ewentualnie musimy coś wydropić z jakiegoś moba. Głównej fabuły na pewno brakuje, nawet w Metinie mamy te misje od kapitana. Łatwo zauważyć, że jak wydropimy broń, to ona od razu ma slot. Łuk wiadomo na ninja, ale można tam coś jeszcze wsadzić. Kończymy moją pierwszą, poważniejszą misję, moja nowa broń. W nagrodę dostaliśmy 200 expa i prosty miecz +3. Na start gierki dostaliśmy +0, tutaj +3, no tak kurwa średnio. Ważna kwestia fizyki poruszania się wierzchowca. Zostało to chyba trochę poprawione, już nie wygląda aż tak źle, bo jak pierwszy raz wszedłem do tej gry, to te konie i inne wierzchowce się po prostu ślizgały. To był taki czynnik, który mnie najbardziej odstraszał od tej gry. Na ten moment wygląda to w miarę normalnie. Odebrałem skille, zobaczymy, wytestujemy jak one wyglądają. Ustawiłem wszystko na klawisze skrótu. Najważniejszym skillem tutaj to jest chyba kamienna skóra, która daje defa. Animacja dupy nie urywa, może zresztą będzie lepiej. Mogę mieć problem z jedną niebieską potką, żeby to wszystko pokazać, ale pizgamy pierwszy na skilli, nie wiem do czego to ma być podobne. Uderzenie miecza po roku w Rosji, kurwa. Innych postaci chyba nie ma sensu expić do 5 levela tylko po to, żeby pokazać skille. Walimy kolejny, no i tutaj coś bardziej podobne do walnięcia. Nawet ziemia się tak rozjebała pode mną. Te tłumaczenia są dojebane czasami. Przed nami teraz stoi głodny czarny wilk. To chyba taki z Podlasia bardziej, ale nie no, Podlasie to śliczne jest. Super innowacja, zobaczcie, jedziemy na wierzchowcu, uwaga i cyk, nie ma wierzchowca. Takie coś powinno być na każdym serwerze Metina, jak wjeżdżamy do miasta, bo to strasznie denerwuje, jak się z kimś bije, że on nagle ci na wierzchowca wskoczy. W Infernie, z tego co sprawdziłem wcześniej, to do każdego budynku możemy wejść. Nic takiego wow nie znajdziecie w tych chatach, ale da się. Tutaj nawet po schodach zapierdalamy. Chata chyba jest w stanie deweloperskim, bo tutaj nie ma nic. Ale sobie wyobraźcie, jakby coś takiego w Metinie było, żeby każda gildia mogła mieć swój dom. Stoimy w 20 osób ze swoją gildią, a jakaś inna gildia robi napad na naszą chatę. Wtedy mamy obronę naszej ziemi. Kurwa, tutaj szaman i archer napierdalają z balkonu. Ty lecisz na śladu, żeby duchowym wyjebać, bramę obronić. Bardzo ciekawe by to mogło być. Kowala nie mogło zabraknąć, możemy ulepszać itemy. Widzimy szansę na pomyślne ulepszenie, mamy 90% i potrzebne złoto to 4K, ja niestety tego nie mam. A szkoda, bo nie zobaczymy efektu, jak ulepszy albo spali, może kurwa zacznie się turlać albo się zaśmiać. Lecimy dalej zwiedzać tą Infernę. Jeżeli ktoś nie zna mapy, spokojnie, strzała nas wszędzie doprowadzi. Fajne nawet takie mini wioski, bardzo klimatyczne. Mimo tego chujowego tłumaczenia, każdy, kto tam chociaż trochę ogarnia angielski, sobie tutaj na pewno bez problemu poradzi. Superancko wystrzałowo zwiedzałem sobie świat Inferny i nagle wyjebało mnie do okna logowania. W takiej sytuacji nie mamy stuprocentowej pewności, czy to wina gry, czy mojego internetu. Mam neta 600 mega i jest stabilny. Lagi w tej grze nie występują często, ale jak już jest, to wtedy jest masakra. Możemy nawalać moby z wierzchowca, lurować sobie jak nie mamy pelerynek. Zauważcie, że mój miecz jest krótki, ale ma wyjebiście długi zasięg. Każdą część naszej zbroi robimy osobno. Nie ma tak, że kupimy jedną zbrojkę i ona zakrywa nam całą postać. Czat mamy podzielony na lokalny, globalny i gildii. Pisanie na wołaczu jest dopiero dostępne od poziomu niewiadomego. Jest informacja, że potrzebujemy jakiś tam poziom, ale nie wiadomo jaki. Ubrałem postać, mam trochę defa i teraz mogę bić wszystkie moby, jakie mi się uda złapać. Co daje nam ekspienie na masowe ilości potworów, a to chyba w mało której grze tak jest. Jakiś wuchacz by się przydał. Głodny czarny wilk, jak elegancko idzie powoli. Taki wilk z Czarnobyla, ale ja tam ogólnie świnioki lubię, więc git. Plusem akurat jest to, że gra posiada swoje wiki. Możemy sprawdzić bronie, na jaki level są i ile dają na danym poziomie ulepszenia. Ja tej gry nie ogarniam, więc to mi pomoże, ale zobaczcie ten miecz na 22 level. No przypomina szeroki w chuj. Ale z drugiej strony na to patrzeć, jakby się czegoś tak na siłę doszukiwać, to nawet wszędzie kurwa zobaczysz Metina. To też kurwa jakby FMS, no nie, wychodzę stąd. Znalazłem tutaj coś, co ma chyba imitować Metina. To rozpadlina poziom 20. Parę informacji sprawdziłem na ten temat na YouTubie i nawet widziałem tą rozpadlinę w porównaniu do Metina ze zwykłego Metina. Różnią się jedynie tym, że tutaj nie zbijamy HP tej rozpadliny. Działa to tak, że wyskakuje z niej określona ilość mobów, a one wyskakują tylko w momencie, gdy stoimy w środku tego koła. Jak wybijemy te wszystkie moby, to po prostu wylatuje nam drop. I to by było na tyle dzisiaj. W komentarzu możecie napisać swoje opinie odnośnie tej gry, chociaż ja wiem, jaka większość z nich będzie. Ja mam wielką nadzieję, że znajdzie się chociażby jedna osoba, która nawet nie wiedziała, że taka gra istnieje i chociaż tak delikatnie zaciekawił ją ten film. Miał być wcześniej vlog, ale tak poczułem wenę twórczą, jak tutaj się wjebałem. Zapytałem ludzi na szybko, czy chcą, powiedzieli, że tak, także jeżeli możesz, to zostaw łapkę w górę, jak nie, to nie. Normalny odcinek z Metina będzie tak standardowo w weekend, czyli w piątek, sobotę. Na razie, trzymajcie się, moc z wami.